Impresariat Edmart zaprasza na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku. Trzy samochody firmy taksówkarskiej Lider zostały podpalone w nocy ze środy na czwartek. Do pożaru doszło około godziny 3 na parkingu przy ulicy Rybnickiej. Niemal doszczętnie spłonęły dwa Renault i jedna Skoda. Auta nie nadają się już do użytku. Właściciele firmy straty szacują na około 50 tysięcy złotych i uważają, że to atak konkurencji. Nie możemy mówić, która konkretnie, ale ja obstawiam, że to na pewno konkurencja taksówkarska. No bo skoro cały czas jesteśmy atakowani gdzieś na postojach, są jakieś konflikty, przebijanie opon, to jest na porządku dziennym. A takie incydencje zdarzają się raz na kilka miesięcy. No, wie pan, no, kierowcy też się obawiają o siebie, o swoje zdrowie. Teraz sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Przestępstw przeciwko Mieniu Gliwickiej Komendy. Faktycznie to nie pierwszy taki pożar w Gliwicach. W czerwcu wspomnę o tym, że biuro tej firmy zostało podpalone. Mamy przed sobą rzeczywiście trudne zadanie, tego nie ma co ukrywać, istnieje problem. Hipotez jest kilka, wszystkie są weryfikowane. Sprawców jak na razie nie udało się złapać, ani też przedstawić im zarzutów. Impresariat Edmart zaprosił na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku.